Witam wszystkich na chowanym! Hello, witam wszystkich, cześć! Pomachajcie wszyscy widzom naszym kochanym, a wy zostawcie łapy w górę, zostawcie subskrypcję po więcej chowanego na kanale, szczególnie na takich mapach jak ta. Słuchajcie, patrzcie na to, co się dzieje. Uwaga! Taram! Ale ona jest epicka, ta mapa tak niesamowicie wygląda i jeszcze fajnie będzie na niej szukać. Zobaczycie, co tam jest, jakie są skrytki fajne i wy także, słuchajcie, więc chyba myślę, że możemy rozpocząć po prostu. Każdy z was ma minutę na to, żeby się schować, więc uwaga, czas start! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Szukam, moi kochani, szukam! I najpierw mam taktykę, żeby sprawdzić wszystko, co jest na dworze, nie? Chyba najlepiej będzie, prawda? Najlepiej będzie, żeby sprawdzić cały dwór, czy ktoś się nie schował tutaj na dworze. Ale zobaczcie, jak ta mapa niesamowicie wygląda i w jaki sposób oni w ogóle stworzyli ją. Ja nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem oni stworzyli takie wielkie przedmioty. Nie wiem, ale to, co widzicie tutaj, to i tak jest nic w porównaniu do tego, co zobaczycie, co jest w domu, bo on jest zrobiony idealnie. Oczywiście kod do mapki macie na górze i na samym końcu filmu wam pokażę. A teraz, słuchajcie, szukajmy, dobra, wchodzimy do domku chyba, co? Czy przeszukam jeszcze tutaj? Jeszcze tutaj możemy przeszukać. Jeszcze chwilę, oj, słyszałem jakiegoś jump pada dziwnego. Ale na tą chwilę, okej, okay, i tak nie wiem, w którym on jest miejscu, więc nic nam to nie daje. Dobra, wchodzimy do domku, pewnie wszyscy się schowali w domku, wow. Ej, dobra, już wiem, jak się czuje mysz. Oj, strasznie. Zobaczmy, czy w holu ktoś... Nie ma nikogo. Dobra, na pewno nikt by się nie schował tutaj, bo tu nie ma gdzie się schować nawet. No, kompletnie nie ma. Dobra, co to jest tutaj? To jest salon, słuchajcie. Jesteśmy w salonie. Kominek. Czy za kominkiem można się schować? Nie. Wow, co jest? Ej, gdzie ja poleciałem? Wow, poleciałem na drugą stronę domu. Nie, nie chciałem tego zrobić. Dobra, wracamy z powrotem. Ale co to było? Gdzie nas to wystrzeliło? Okej, okay, kominek wystrzeliwuje strasznie daleko. Dobra, wracamy z powrotem. Jakby coś słyszałem. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteś pierwszą osobą, którą znalazłem. Jak się masz? Vikens, przepraszam, pierwsza osoba, która jest znaleziona. Wracamy na... Żartowałem. Hello. Kaktus, przepraszam, że tak cię oszukałem. Pewnie już myślałeś, tak. Nie znalazł mnie, ale nie, sorry, widziałem cię. Dwie osoby zostały znalezione na 15. Wracamy z powrotem tutaj, do salonu. Słuchajcie, zobaczmy, czy w salonie ktoś się kryje. Może ktoś jest za telewizorem? Nie, za telewizorem nikogo nie ma. Tutaj przy lampie także nie ma. Pewnie za sofą ktoś się kryje, uwaga. O, nie, nikogo nie ma tutaj za sofą. Okej, okay. Może nikt w ogóle nie wszedł tutaj do tego pokoju. Kto wie, ale czy da się tutaj wejść na górę jakoś? Na te wyższe punkty? Chyba nie bardzo. Dobra. Mamy tutaj jeszcze. Okej. Okay. Szafeczka. W szafce ktoś będzie? Nie? Ej, co to jest? Gdzie my jesteśmy? Wow. Jesteśmy w dziurce dla myszy. Jest pułapka na myszy. Nie mam pojęcia, jak oni ją zrobili. Ale o! Wystrzeliwuje nas na górę. I jesteśmy w kuchni. W kuchni jesteśmy. Okej. Okay. Myślę, że akurat na tej mapce lepiej by było, jakbyśmy sprawdzali wszystko po kolei. Więc wejdziemy sobie tutaj, tu i na stół. Następnie trzeba wejść... O, słyszę, jakby ktoś coś rozwalał. O! Parkurem tutaj. I tutaj się ktoś kryje. Nikt. Kompletnie nikt. Myślę, że w ogóle za mało im czasu dałem, żeby wejść tutaj, w to miejsce, gdzie my teraz jesteśmy. Więc dobra, chyba darujemy sobie. Schodzimy stąd, a na górze? Właśnie, może na żonandol można wskoczyć. Nie, nie można, dobra. Czyli jeszcze tutaj? O, i czy za obrazkiem ktoś jest? Nie ma, dobra. Czyli zostawiamy sobie na razie jadalnię, salon czy jadalnię, nieważne. I przyjdziemy sobie tutaj, zaczniemy kuchnię przeszukiwać. Czy w kuchni ktoś jest? Patrzcie, jakie wielkie jabłka, je można zjeść. Nie wiem, jakie cudem. Jest lodówka, ale w lodówce chyba nikogo nie ma. Chodzimy tu dookoła, zobaczymy, czy tutaj ktoś jest. O, nie, tędy się nie da przejść, dobra. Chodzimy. Spróbujmy jakoś dostać się na samą górę tutaj. O, tędy chyba jest najlepiej. O tak, jest jaka wielka pizza. Wow, ale fajna jest. Fajna ta pizza. Tutaj nikogo w lodówce nie ma. A tutaj? Może ktoś... Ach, spadłem. Może w garnku ktoś się kryje. Kto wie? O, a ty co? Dlaczego? Gdzie byłeś? Dlaczego wyszedłeś? A dobra, zresztą nieważne. Przepraszam, pewnie musiałeś już iść, co? Pewnie musiałeś już iść, tak strzelam. Musiałeś kończyć, czy nie? Dobra, czy ktoś jest tu? W brudnych naczyniach? Nie, ja nie mogę stąd wyjść.
Zablokowałem się. Pewnie poważnie nie mogę. O, jest, wyszedłem. Całe szczęście, bo już się bałem. Tutaj nikogo nie ma. Ej, naprawdę jest mnóstwo kryjówek. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie może się ktoś kryć. Na razie spotkałem tylko takie dwie osoby, które były po prostu łatwo widoczne, ale ze skrytek jeszcze nikogo nie znalazłem. Tutaj raczej nie można wejść już na górę. Dobra, myślę, że kuchnię już sprawdziliśmy całą. Możemy już to zostawić. Zostawiamy kuchnię. Dobra, weźmiemy sobie spiżarkę. Zobaczymy, czy w spiżarce ktoś jest. Tu nikogo nie widzę. Okej. Wejdziemy, może ktoś się tam jeszcze krył. Tylko nie wiem, jakim cudem wy tam w ogóle wskoczyliście. Jak wy to zrobiliście? Jak wy się tam dostaliście? Tędy? Aha, tędy. Tu i tu! Jestem, tu nikogo nie ma. Dobra, na samej górze też nie. Dobra, wydaje mi się, że nikogo tutaj nie ma już więcej. Tam są jeszcze schody. Na samą górę. O kurde, ten dom jest naprawdę ogromny. Come on! Dobra, idziemy do piwnicy. Dobra, zobaczymy, czy za tym ktoś jest. Okej, wskakuj. No, nie mogę tam wskoczyć. Nie wiem dlaczego. Jakoś trzeba inaczej tam chyba wejść. Dobra, tędy się nie da na pewno. Z pewnością tędy się nie da. Czy natomiast ktoś tutaj jest? Ha, nie ma! Serio nikogo tu nie ma w piwnicy? Ani jednej osoby? Tu też nie? Nie ma nikogo. Jak to możliwe? Ej, czemu ja jeszcze nikogo nie znam? Nie, już mi się wydawało, że przez chwilę, że to ktoś jest. A to tylko kłódka. What? Chyba wszyscy są na górze, skoro tak. Idziemy na górę. Nie no, jak nie znajdę żadnej osoby, to ja nie wiem. Ale ta mapka naprawdę jest mega trudna, więc zagrajcie sobie ze znajomymi, jeżeli wam się spodoba. Bo mega trudno jest tutaj kogokolwiek znaleźć. Kamp jest tak dużo, że można rozegrać tutaj spokojnie z 3 czy 4 rundy. Tu nikogo nie ma. Pod prysznicem też nikogo nie ma. W łazience też nikogo nie ma. Okej, idziemy dalej. Idziemy do pokoju. Pierwszy pokój. Mamy pierwszy pokój. Zobaczmy, czy tutaj się ktoś kryje, może za szafką. O, tu jest jump pad. Czy to tego jump pada słyszeliśmy? Chwila prawdy, czy on tutaj gdzieś jest? Okej, jesteśmy na... Okej, weszliśmy na łóżko. Jest pierwsza osoba! O, niestety. Przepraszam, misolog. Jest pierwsza osoba znaleziona. Ale kampa i tak mega, mega dobra. W ogóle parkour trzeba było jakiś wykonać, który myślałem, że nie dam rady. Ale jakimś cudem mi się udało. O! O! Widzę kogoś! Kurde, nie mogę tracić. Jest kapiczu! Znaleziony także. Okej, czy tutaj za szafką już niczego nie ma? Dobra, czyli dwie osoby kolejne zostały znalezione! Tak jest! Jedziemy dalej. Lecimy chyba do następnego pokoju, bo tutaj wygląda na to, że nikt się już nie chowa. Okej, idziemy stąd. Idziemy do kolejnego pokoju? Chyba to są pokoje, nie? Tak, tutaj jest pokój. Okej, pokój rodziców i pokój dla dziecka! O, ale fajny ten pokój. I ile tu jest kamp. Chciałem mieć taki pokój, jak byłem dzieckiem. Opór, ile on ma zabawek. Ja nie mogę. Zazdroszczę mega. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Tutaj też nie. Pod łóżkiem nikt się nie schował. O, samochodzik nam pozwoli wskoczyć na łóżko i sprawdzić, czy ktoś się jednak na łóżku nie kryje. Nie, chyba nie. Na parapet. Tu. Na drzewo. I to nam także nic nie daje. Więc nie ma co. Po prostu wchodzimy sobie tu. O. I na szafkę. Zobaczmy, czy w którejś szafce ktoś się kryje. Bo wydaje mi się, że może ktoś... Chyba nikt tutaj nie zawędrował w ogóle do tego pokoju. Chyba dałem wam... O, jest ktoś jednak! Jest to rekin! W ostatniej chwili, ostatnia kapa, której jeszcze nie sprawdziłem w tym pokoju. Patrzcie, jaka statuetka w ogóle. Fajna, fajna statuetka. Dobra, czyli co, idziemy stąd. Idziemy stąd do następnego pokoju. Czas sprawdzić kolejny pokój. Pokój rodziców. Pokój rodziców. Duży pokój. Duża sypialnia właściwie rzecz biorąc. Z dużym łóżkiem. I wydaje mi się, że tu... Za łóżkiem nikogo nie ma. Okej, szafki trzeba przejrzeć jak zwykle. Tylko żeby się tam dostać, musimy najpierw wejść w jakiś sposób na łóżko chyba. Czy tu jest jakiś jump pad ukryty także? Czy nie? Nie ma żadnego jump pada? Nie, może się nie da tutaj wejść w ogóle na tą szafkę. Chyba nie, chyba się nie da. Dobra, zostawiamy ten pokój, najwyżej się tutaj wrócimy później. Na razie, słuchajcie, lecimy dalej. Cała góra została sprawdzona chyba, tak? Tak, dokładnie tak. Cała góra została sprawdzona, więc przyszła pora, słuchajcie, na zewnątrz, na ogródek. Na ogródku chyba jest najwięcej kamp, więc myślę, że tutaj dużo osób mogło się schować. Na drzwiach nikogo nie ma. Zobaczmy tu, o kurcze. Tu też nikogo nie ma. Ciekawe, czy tam wtedy da się przejść w ogóle.
A few moments later. Dobra, okej. Okay. Okej, okay. Idziemy najpierw tutaj sprawdzić, bo tu jest jakiś ślepy zaułek i musimy sprawdzić, czy za tym jest w ogóle jakieś miejsce do sklepienia. Ale nie ma, bo jest przywiera do ściany. Okej. Okay. Czy w budzie na psa ktoś się schował? Halo? Halo, czy jest tam ktoś? Chodź, chodź do mnie. Chodź do mnie, czy ktoś tu jest? Halo? Halo? Ale on ma... Co on ma, szafy, kurde? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Skąd pies ma szafy i po co mu... Ale okej. Okay. Sprawdzimy tutaj teraz jeszcze za doniczką. Jest ktoś za doniczką! Ha! Pierwsza osoba na zewnątrz. O, biedaczek. Niestety, Erkamil, przepraszam, ale zostałeś znaleziony. Nie uciekniesz, nie schowasz się przede mną. Słuchajcie, 7 fragów. Zostało jeszcze 8 osób. Jeszcze aż 8 osób. Nie wiem, gdzie wy się kryjecie, ale macie mega dobre kampy. Czy mi się wydaje, czy spotkam nagle całe mnóstwo osób na raz? Czy to jest możliwe, że spotkam nagle całą gromadkę? To się okaże. Tu jest trawa, w której nie da się chyba skryć. Raczej wątpię, żeby się ktoś mógł skryć w trawie. Tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, lecimy dalej. Lecimy do tego domku. Letnisko. Nie, to nie jest dobre. O, jest ktoś! Hello! Myślałeś, że cię nie zobaczę, jak się odwrócisz. Nie, i tak cię zobaczyłem. Sorry, gościu. Gościu, man, przepraszam bardzo. No i tak cię zobaczyłem. Czy tutaj jest naprawdę tak dużo osób? Czy tutaj wszyscy są? Całe 7 osób jeszcze? Co? Serio? Nie? Czyli to oznacza, że coś źle sprawdziłem i będę musiał znowu sprawdzać wszystko od początku? Jak ty się tam dostałeś? Wow! Wow, dobra. Cześć, bananku! Hello! Co masz na swoją obronę? O, jak stoi! I czeka, ferku. Pozdrawiamy serdecznie. Lecimy dalej. Zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. A nie, to 9 fragów ja mam już. Ja mam 9 fragów, czyli 6 osób zostało. 6 osób tylko zostało żywych. A słuchajcie, wszystko mi się wydaje, że zostało sprawdzone. 6.5 godzin później. Tu nikogo nie ma. W tych krzakach może ktoś jest. Uwaga. Nie ma. Garaż? Ej, jest jeszcze garaż? Garażu nie sprawdziłem. Okej, okay, jest garaż, czyli jest coś jeszcze, czego nie sprawdziliśmy. W samochodzie da się schować? Nie da się. Tu nikogo nie ma. Ej. Tu nikogo nie ma. Serio. Chyba, że w tym... zlewie. Nie ma. Nie ma tu nikogo, kompletnie. Ani jednej osoby. Tam na lampie? Na lampie raczej nie. Raczej też nikogo nie ma. Ale muszę to sprawdzić. No nie ma! Jak wy to robicie? Ej! O co chodzi? Bez kitu, nie mam zielonego pojęcia, gdzie byście mogliście ukryć. O kurde, będę musiał serio obejść wszystko dookoła znowu, po raz kolejny. O nie, o nie. Cały dom trzeba obejść. 2 hours later. Ej, powiem wam tak, pierwszy raz mam taki problem z szukaniem kogokolwiek. Pierwszy raz mam taki problem. Jakim cudem wy się tak pochowaliście? No nie mogę tam wskoczyć, no. Ale tam widzę jakiś spray. Tak jakby ktoś tam coś zostawił. O, jest! Jestem. Ej, i co? Nikogo tu nie ma, serio! Serio! Właziłem tu pół godziny tylko po to, żeby nikogo tu nie znaleźć i teraz pewnie nie wyjść, nie? Czy da się stąd... Za... gdzie? Tu było... O Boże, dało się przez to przejść po prostu. Serio. Ej, czyli co? Jednym słowem tu jest aż... Są jakieś skrytki w ścianach? Które można wejść? Lecimy dalej po prostu, muszę was znaleźć w końcu. W końcu mi się uda, bez przesady. Dobra, sprawdźmy ten kominek jeszcze raz. O, jestem na dachu! Jeszcze na dachu nie sprawdzaliśmy! Zobaczmy dach. Jest, ej, widziałem, że ktoś zeskoczył, ktoś oszukuje! Halo? Zapraszam tu do mnie. Zapraszam tu osobę, która oszukuje. Stop! Zrobimy ich bezruch! No! Deadpool. Deadpool, sorry, ale mówiłem, że nie ma chodzenia! W tym chowanym akurat. W tym chowanym nie można chodzić. Tu nie wiem, co się kryje. W tym chowanym masz mieć bezruch w każdym miejscu, w którym się schowasz. O, 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 o. Czy ktoś tutaj się schował? Nie, nikogo tutaj nie ma. Dobra, idziemy na drugi dach. Na drugą stronę dachu. Zobaczymy, czy po drugiej stronie dachu ktoś się chowa. O, tutaj nikogo nie widzę. Tu nikogo już nie ma.
Chyba, że w tej satelicie jeszcze ktoś jest. O, jest ktoś! Co? 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 Not Mick jest! O kurde! Idziemy, idziemy na drugi dach. Idziemy tam na drugą stronę i spróbuję, zobaczymy, gdzie możemy zeskoczyć z tej strony dachu. Na którą stronę? Dobra, zostało, słuchajcie, jeszcze 4 osoby. Tylko 4 osoby do końca. Niedużo. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy dam radę już kogoś znaleźć, bo jest mega, mega trudno. Idziemy z tego pokoju. Idziemy z tego pokoju. Idziemy znowu. Ponownie. A za tym? Słuchajcie, mam poszlakę. Gdzie ktoś może być? Tu nie ma? I tu też nie ma, okej. Okay. Tu jest jump pad jakiś. Mam cię! Szymix jest! Ale żeś się schował. A co tu ten jump pad robi? Co on daje? Czyli co, zostało? Ile jeszcze osób? Ile jeszcze osób zostało? Coraz mniej, to z pewnością. Szafka na książki pewnie się da jakoś. Nie, nie, nie da się. O! Znalazłem kogoś! Co jest? Trafiłem kogoś. Kto to? Kto to taki? Wychodź. Wychodź. Wow. Co jest? Co? Wcześniej sprawdzałem te krzaki. Wild Beaver. O kurde, jak żeś się skrył. Unikajesz wszystkich moich kul. Ja nie mogę. Dobra, szukamy. Czy ktoś jeszcze... Ej, o Boże Święty. O nie. O nie. Tak, ty tu byłeś? Jakim cudem przez cały czas tu byłeś? Czy ktoś jeszcze tu jest? Czekaj, aż muszę sprawdzić normalnie, czy ktoś jeszcze tu jest. Bo dwie osoby tu były. Dobra, nie ma więcej osób. Gdzie ty jesteś? Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Słuchaj, przepraszam, że tak wyszło. Jesteś przedostatnią osobą, wiesz, która się chowa. Przedostatnia, kimkolwiek jesteś. Fajny ziomek, słuchaj. Brawo, gratuluję, ale niestety nie ty wygrałeś. Wygrała ostatnia osoba. Proszę bardzo, można wychodzić. Można wyjść ze swojej kryjówki. Pokaż nam swoją kryjówkę, gdzie się kryłeś przez ten cały czas i jakim cudem szukałem cię całą godzinę. A few moments later. O, jesteś! Gdzie ty byłeś? O nie! Gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? No nie mów, że na szafce. Okej! Gdzie ty mnie prowadzisz? Co jest? Tędy? No? I co? Co jest grane? Co? Gratulacje, gratulacje, chodź tu do mnie, chodź do mnie. Gratulacje, wygrałeś. Ja nie mogę. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie, kochani. Pamiętajcie o łapa w górę, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o kodzie w sklepie Zipek. Zabij mnie. Zabij mnie, wygrałeś. Wygrałeś. A, nie możesz. Zobacz, kim jesteś? Kim jesteś? I Roselow 696, tak jak myślałem dokładnie. Dobra, dziękuję za oglądanie, na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!